Cześć wszystkim. Powitał wszystkich tutaj zgromadzonych na tym kanale, w tym filmie. Dzisiaj co mamy? Klasyk. Doom Boom Middle. P6A13. To są tak? Middle. Tak one miały. One miały 2 gramy. 2,5. 5 miały, 5,5. No 5,5 to P6A11 znowu, nie? To jest ta słabsza wersja. A teraz jaką mamy? Najnowszą? Półgramową czy gram? Gram. Gram. Były 3,5, były, no te są 2,5, były dwugramowe, ale to były chyba po 5 pakowane. No i gramowe, które są obecnie do kupienia, więc te są jeszcze dobre, bo one są na P1. Właśnie 2,5 grama, 50 na paczkę, 20 sztuk w opakowaniu. To są od Klaska. A, sorry, wstecz. Otrzymaliśmy te petardy od Piro Andrzeja, więc gorąco mu dziękujemy za przekazanie nam tych petard do testu. Link macie w opisie do sklepu pana Andrzeja, więc zapraszamy do oględzin. No, takie petardki. Dobra, lecimy dalej. Instrukcja obsługi jest w języku polskim, kategoria P1, wyprodukowano w Chinach. Coś idzie? Nic. Helikopter leci po nas. No. Coś takiego. Pokazuj, synuś, opisuj. No. I uciekamy. Kręcimy od kurde godziny 15, jest 17. No, 2 godziny, ładnie. Petarda, very loud, very attention. Coś takiego. Coś takiego. Tył. Ale z tyłu to nic nie ma praktycznie. Klasyfikacja, rok produkcji, numer partii 1703. Emiter dźwięku, no i tutaj jest z boku napisane. No. Jak to wygląda? Jak dumbo. Długi ten sztuki. O. O. Ładny długi, długi ląd. Długi ląd, no bo to były emitery właśnie. P6A13 jest napisane. One są dostępne, jeszcze można je kupić. Te tak. No właśnie u Piro Andrzeja są jeszcze dostępne. No, korpus w miarę gruby. Zielona flara przed wybuchem. Więc odpalę w bezpieczny, prawidłowy sposób. Nie trzymamy petardy w dłoni. Lepiej postawić lub położyć. Przepraszam za mój kaszel. Na wyciągniętej dłoni. Ręce, przepraszam. O, widzicie, odpalamy i uciekamy. Produkt nie zadziała, nie dochodzimy. I jest flara. I... No, takie dwugramowe. No, 2 gramy, 2,5 to te wersje były zbliżone do siebie. No, ale są dobre, nie? Klasyk klasyków, Doom Boom Middle, nie? No te gramowe to są tragiczne, nie? Ale te to są ok. Kupowaliśmy te gramowe? Gramowe? No tak, było dużo wersji. Były green, były red, z lądem zwykłym, z lądem ozdobnym, z flarą, bez, no, z gipsem grubym. I? Huczy to nieźle. No i dziurka nawet przyzwoita. Ale tutaj gipsik zostawiło, więc uwaga, jak rzucacie. No. Coś takiego. No, może być. Ja tam jestem zwolennikiem petard 5-gramowych albo ich zwyż. No. Wszystkie musimy testować. No tak. To nie jest 0,2 grama, tylko 2,5 grama, więc o tym się rozumiem. No. No ja nie mówię, że one są tragiczne, czy są złe. Są po prostu dobre. Garneczek. O. No. Coś ładnie garnego nie wrócił. Garneczku odpalimy. Poza garneczkiem odpalimy. Trzymaj. Co? A. Nie możesz. Dziękuję. Będzie 5 gram. Sobie na tak słuchawkach sobie. Na pewno. O, larka poszła i. No. Zdecydowanie głośniej. I sobie jedną sztukę wezmę jeszcze. Odpalimy. I będzie elegancko. Kraterek zrobimy tutaj, o.
zmiana rąsi, palniczek żarowy, odpalamy i uciekamy. Rąd się wolno spala. Bardzo dobrze, na plus. Macie czas na ucieczkę, para jest. I... O! Opóźnienie jest dość spore. Więc fajnie. Wymiotło ładnie trochę. Trzeba Klasa. Uważać, wiadomo. No trzeba uważać, bo zobaczcie, widzicie co zostaje, tak? No, czymś takim dostać to... Niezbyt przyjemna perspektywa, dobrze. Przeglądamy po sobie zaraz. No. Wszystko, bo już to był ostatni odcinek, który dzisiaj żeśmy kręcili. No, dzisiaj tak. Dzisiaj żeśmy kręcili troszkę odcinków. O, to jeszcze jakiś papierek został. O, też weźmiemy. Wszystko. No, to dzisiaj te wyniki tak wyglądają. A to zaraz zarośnie, tak jak tutaj, nie? No bo tam jakie są fajne chaszcze. To już grubszy kaliber musiałby być. Statyw, kurde, ukurzony. Także, moi drodzy, wiecie, gdzie można zakupić te petardy, są jeszcze dostępne. No. Także jeśli ktoś nie jest... Nie wiem, chętny, że za 50 zł one nie są do kupienia. Wejdą na sklep, zobaczą sami nasi widzowie. Jeśli będą chcieli, to wiadomo, że mogą... Warte polecenia. Dla mnie fajne petardki, głośne strzelają. No. My jeszcze raz dziękujemy panu, jak to mówisz? Panu Andrzejowi za podesłanie nam tej pirotechniki. Ahoj. A my się z wami żegnamy. Bądźcie z nami, komentujcie, subskrybujcie. Pamiętajcie, ostrożnie strzelajcie. Trzymajcie się mocno, hej.